bądź kobiety. Nadzór budowlany sprawdza domy uszkodzone w Legnicy przez nawałnicy. Są pierwsze wyniki tej kontroli. Ciemne chmury gromadzą się nad głową ministra skarbu. Jeżeli do końca sierpnia sprawa stoczni w Gdyni i w Szczecinie nie znajdzie szczęśliwego zakończenia, to cytat premiera, to Aleksander Grab zostanie zdymisjonowany, grozi Donald Tusk. Na konferencji szefa rządu była Agnieszka Burzyńska. Agnieszko, co to znaczy dokładnie to szczęśliwe zakończenie? A szczęśliwe finał, czyli katarskie pieniądze na polskim koncie. Premier od razu co prawda zaznaczał, że gdyby inwestor wycofał się z umowy, to nie byłoby tragedii, bo wtedy przejmujemy spore wady już wpłacone przez katarską spółkę, ale niewątpliwie byłaby to porażka. Porażka ministra skarbu. To będzie oznaczało, że duży projekt, który może być nie do końca się podnieść.